Agata Kulesza jest aktorką teatralną i filmową. Za tytułową kreację w dramacie Róża Wojciecha Smarzowskiego otrzymała Nagrodę Orła, stając się jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Światowy rozgłos przyniosła jej rola Wandy Gruz w Idzie Pawła Pawlikowskiego, który zdobył pierwszego w historii polskiego kina Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Ten film przyniósł także Agacie Kuleszy wiele ważnych nagród aktorskich, w tym Stowarzyszenia Krytyków Filmowych Los Angeles dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Na co dzień Agatę Kuleszę można zobaczyć na deskach warszawskiego Teatru Ateneum. Czy pamiętasz, co robiłaś, gdy dotarła do ciebie wiadomość, że Ida jest nominowana do Oscara? Dokładnie pamiętam, chociaż wiem, do czego pijesz, bo wiem, że moja przyjaciółka powiedziała, że ja gotowałam rosół. Tak powiedziała. Ale, tak, rzeczywiście powiedziała, że gotowałam rosół, ale to nie do końca było tak. Myślę, że ona użyła to w takim, to była metafora. To znaczy, że ja właśnie odkurzam, robię placki w takich ważnych momentach, ale akurat o tej nominacji dowiedziałam się w hotelu na Mazurach, bo nagrywałam film Niewinny, jadłam obiad, czyli sama nie gotowałam, jadłam, ale oglądałyśmy te nominacje i bardzo się ucieszyłam, chociaż byłam wtedy tak zmęczona, że pomyślałam sobie, o Jezu, to znaczy wiedziałam, że przede mną teraz nowe wyzwania z tym związane będą. Dopiero po jakimś czasie doszło do mnie, co tak naprawdę się stało i jaki to wielki sukces tego polskiego filmu i jaki też wielki mój sukces, kiedy dostałam nagrodę krytyków amerykańskich z Los Angeles. Myślę, że to naprawdę był wielki sukces. To był wielki sukces. Ja z tego zresztą bardzo się cieszyłem, że dostałaś ty jako aktorka nagrodę od krytyków amerykańskich. Tak. To jest właściwie takie największe wyróżnienie, jakie może aktorka mieć. Ogromne, tym bardziej, że ja miałam wiele nominacji, bo to są takie koła krytyków, prawda, z jakiegoś tam, a to z Chicago, a to z Los Angeles, a to... I rzeczywiście tych nominacji miałam dużo. Cieszę się, że w Los Angeles te nagrody dostałam. Tym bardziej, że powiedziano mi, że oni nie są tacy chętni, żeby wpuszczać tam ludzi z filmów nieanglojęzycznych. Tak. Więc po jakimś czasie zrozumiałam, że to naprawdę był mój wielki sukces. Skądinąd wiem, że z kolei bardzo się uradowałaś, kiedy dostałaś trochę wcześniej propozycję wystąpienia w Tańcu z Gwiazdami. Możesz mi wytłumaczyć, czego twoja radość wtedy wynikała? Wydaje mi się, że się stałam odważniejsza przez ten Taniec z Gwiazdami, że nagle pomyślałam, Agata, już parę lat chodziłaś przerażona, że nie wiesz, jak w tym zawodzie się poruszać i nagle ludzie mówią, ej, to fajnie, idź za swoim instynktem. I to jakoś tak mi dodało takich skrzydeł. I zaraz zaczął się taki szczęśliwa seria się zaczęła od Sali Samobójców, wcześniej Skrzydlate Świnie i później film po filmie, ja nagle dostałam takiego dobrego szwungu, byłam w takim dobrym treningu aktorskim, ale rzeczywiście ten Taniec z Gwiazdami bardzo dużo we mnie otworzył. Wiesz, otworzył wtedy, kiedy tańczyłaś, a potem otworzył serca ludzi do ciebie nie tylko za to, że tańczyłaś, ale też za to, co zrobiłaś z nagrodą. Dostałaś Porszaka. Tak. I oddałaś go dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak jest, tak. Rzeczywiście ludzie do tej pory to pamiętają. To nie jest zwyczajne, że się oddaje taką nagrodę marzeń, wiesz, która jest też symbolem statusu gwiazdy, a ty mówisz, to ja oddam innym. Miałaś tak zaplanowane? Po pierwsze, w ogóle nie myślałam, że wygram. Po drugie, jak już byłam, nie wiem, 3 odcinki do końca, mój mąż mówi, słuchaj, a jak ty to wygrasz? Ja mówię, nie sądzę. Mówi, ale jak wygrasz, to co zrobisz z tym samochodem? No. Ja mówię, oddam go. On mówi, Bogu dzięki, myślałem, że będę musiał cię namawiać. A on nie chciał pojeździć Porsche? Nie, i w ogóle nie było jakieś, dla mnie to było tak naturalne. Później okazało się, że to jest coś takiego, jak ludzie tak zareagowali. Mówili, że jestem nienormalna, paparazzi za mną jeździli. Wtedy ja mieszkałam w bloku na Ursynowie, a podejrzewano, że może ja mam Bentleya, dlatego ten samochód mi się nie podoba. Okazało się, że nie, ale ja jakoś czułam taką wdzięczność do ludzi i wiedziałam, że moja babcia z emerytury odkłada pieniądze na SMS-y, żeby na mnie słać, że wydawało mi się to wysoce niestosowne. Ja zarabiałam na tym, zainwestowałam w siebie, bardzo dużo się nauczyłam. Na ten samochód wydawało mi się, że to dostałam od ludzi i że powinien do nich wrócić. I jakkolwiek bym nie była podejrzewana, że to świetny ruch PR-owy, bo rzeczywiście, gdyby to wymyślił PR-owiec, to genialny ruch. Ale to nie był ruch PR-owy, tylko w ogóle za dużo o tym nie myślałam i nie miałam ani jednego momentu, żebym żałowała, że to zrobiłam. A powiedz mi, jaki to jest ruch, że zdecydowała się wystąpić w teledysku
zespołu Hej. Taka jest piosenka 2015. 15, tak. Super piosenka, bardzo ciekawy teledysk. I nagle gwiazda z nagrodą krytyków Los Angeles dla najlepszej aktorki na świecie występuje po prostu w teledysku. Ale wiesz, że to był mój trzeci teledysk? Bo to już jest trzeci teledysk, ale ten jest wyjątkowy, dlatego że wiesz, jak kiedy spotkaliśmy się pierwszy raz? Powiem ci. Spotkaliśmy się pierwszy raz w pewnej stacji telewizyjnej, bo robiłeś program o Kasi Nosowskiej i ja wtedy byłam gościem. Z Kasią znamy się bardzo długo i sytuacja była taka, że Kasia miała grać w tym teledysku. Ona jest bardzo utalentowana aktorsko, ale zerwała sobie ścięgno Achillesa i nie mogła chodzić. I zadzwoniła i mówi, słuchaj, weź zagraj. Ja mówię, chyba zwariowałaś, no ja będę teraz grała. No to jest twój teledysk, umiesz grać, to wychodź i graj. Ona mówi, wiesz co, a u tego tam i tego wystąpiłaś w teledysku, a u mnie nie. No i tu mnie wzięła tak pod włos, ja mówię, no dobra, chociaż jakoś miałam świadomość, że to ona powinna zagrać, ale rzeczywiście nie mogła chodzić. A pomysł był taki, jaki jest, więc zrobiliśmy to w ciągu jednego dnia, właściwie po przyjacielsku wszystko, bardzo było miło. Ale w tym teledysku zobaczyłam taką prawdę o sobie, którą właściwie znam i wiem, że kamera, jeżeli ja się nie uśmiecham, widzi we mnie tylko smutek. Jak ja tam zapalam światło i patrzę, naprawdę można się pociąć. Znaczy rodzaj samotności i smutku, który widzi właśnie kamera, jest dla mnie ciągle zaskoczeniem. I sobie pomyślałam, Boże, dobrze, że na końcu się uśmiecham w tym teledysku. No przecież grasz. Jak chcesz być smutna, to jesteś. Oczywiście, że tak, ale każdy ma, czasami rozmawiam z młodymi ludźmi, że dobrze jest, kiedy młody aktor wie, co ze sobą wnosi, bo każdy ma swoją energię i swój wyraz. Szczególnie, że kamera zawsze dodaje kilka kilogramów, prawda, zawsze robi człowieka większym, tu dużo widzi i trzeba wiedzieć, jaki się ładunek, to znaczy to, jak wyglądamy, gdzieś tam nas determinuje. I akurat u mnie to jest smutek, no, dlatego takie role gram. Ale wiesz, jeszcze chciałem o Kasi Nosowskiej chwilę porozmawiać, bo wy się znacie chyba bardzo, bardzo długo. Znamy się 42 lata. To nie będę mówił od którego roku. Od trzeciego roku. nie ma z tym problemu. I poznałyście się na statku, tak? Poznałyśmy się na statku, ale tego nie pamiętamy. Z radością odkryłem, że ty jesteś córką marynarza. Mój ojciec przez jakiś czas pływał, później nie, ale rzeczywiście mamy takie zdjęcia naszych ojców, kiedy mój ojciec na akordeonie, a Kaśki na gitarze, na statku, mieli swój kabaret, występowali. Później no, okazuje i wy się, jako odwiedziny rodzin? Tak, tak, żony z córkami przyjechały, tam się poznałyśmy z Kasią, kompletnie tego nie pamiętamy. Pamiętamy spotkanie, kiedy miałyśmy po 5 lat, a później byłyśmy razem w klasie. W Szczecinie? W Szczecinie, oczywiście. W podstawówce? W podstawówce. Później się rozeszłyśmy, jak była szkoła średnia. Później zdawałyśmy razem do szkoły teatralnej. Ja zdałam, Kaśka nie. Dzięki Bogu, bo to nie jest zawód dla Kasi. Kasia za chwilę przyjechała z zespołem Hej do Warszawy. No i to tak trwa i trwa, teraz jesteśmy sąsiadkami. Kasia kiedyś powiedziała, że od razu, od początku, jak tylko cię poznała, to wiedziała, że będziesz aktorką, jakąś artystką i że to po prostu w tobie było widać, bo miałaś taką energię. A mnie ciekawi, co ty myślałaś o Kasi. No, Kaśka to jest w ogóle fenomen, no bo jako dziecko ja się uwielbiałam z nią bawić, ponieważ Kaśka w ogóle nie ma stopu. To znaczy, jak się bawiłyśmy i trzeba było zrobić coś nieodpowiedzialnego, to ona to robiła. I to było zawsze fascynujące, zawsze była osobno, zawsze świetnie pisała. No było wiadomo, że jest artystką. Czy u niej nie to, że będzie, wiadomo było, że jest. A aktorką kiedy postanowiłaś być? Pamiętasz ten moment? Pamiętam. To jest jakaś taka dziwna sytuacja, bo ja pamiętam, że ja w drugiej klasie liceum postanowiłam, że będę zdawać do szkoły teatralnej. Chyba z tego powodu, że u mnie w szkole był taki kolega, który się dostał wcześniej przede mną i pomyślałam sobie, że to jest możliwe. Znaczy on pokazał, że to można osiągnąć. A ja nigdy nie działałam ani w ruchu amatorskim teatralnym, ani nigdy konkursy recytatorskie, nie brałam w nich udziału, ale tak sobie wymyśliłam i od tego momentu zaczęłam się przygotowywać, jakieś teksty szukać. Zrobiłam to sama, sama się przygotowałam i sama zdałam i uważam, że to jest mój wielki sukces. Ale gdzieś, bo ja byłam nieśmiałym dzieckiem dość, natomiast jest taki gen występowania. I to jest jakieś przedziwne. Znaczy ja mam lęk wysokości, ale mój mąż mówi, że jakby mi postawić na dole 6 osób, to bym ze spadochronem skoczyła. Nagle jest jakiś napad takiej śmiałości. Ja od dziecka, to zawsze wszyscy się śmiejemy w mojej rodzinie, że na przykład u moich rodziców byli goście, a ja tak nagle się przebierałam w trykot, taki czarny z czerwonymi lamówkami, dziewczynki wtedy takie miały na WF,
I tak od niechcenia robiłam w przedpokoju stanie na rękach. Tak, żeby niby dla siebie, ale żeby widzieli. Później mówili, patrz, o, Agatka, no i zacz, niby taki szpagat jakiś, coś, czyli gdzieś to występowanie było. Zapisałam się do takiego, naprzeciwko, na moim osiedlu był Dom Kultury, tam się zapisałam do zespołu tańca Gama i tam występowałam i tańczyłam. No, później byłam w chórze Politechniki Szczecińskiej, bardzo dobry chór pod dyrekcją Sławny. Jana Szyrockiego i to też było takie, no gdzieś to występowanie, ale takie asekuracja trochę, prawda, bo to w grupie, bo tu z dziewczynkami, a tu w chórze. No i później ta szkoła teatralna już była taka, że już trzeba było wyjść z tej grupy i się zdecydowałam i to było wspaniałe, że się dostałam za pierwszym razem i ta szkoła była dla mnie czymś takim bardzo ważnym. I znowu miałaś koleżankę znaną, bo zdaje się mieszkałaś w jednym pokoju z Małgorzatą Kożuchowską. No nawet nie w jednym pokoju, no, znaczy w jednym pokoju, tak, wynajęłyśmy kawalerkę, mieszkałyśmy 5 lat ze sobą. Pokłóciłyśmy się tylko raz o hydraulików, chodziło o to, kto zostanie, jak oni przyjdą. Bardzo umiałyśmy razem żyć, dlatego że jesteśmy zupełnie inne. A jakiś w takim szacunku potrafiłyśmy do siebie mieszkać. Która z was była bardziej zabawowa? No ja, ale później uczeń przerósł mistrza. I muszę powiedzieć, że był taki moment, kiedy gdzieś wyjechałam, wróciłam i dziwiłam się, dlaczego sąsiedzi dziwnie na mnie patrzą. Ale okazało się, że Gośka zrobiła taką imprezę, że nawet ludzie na balkonie byli. Bo nie było gdzie, w łazienka i balkon, jeden pokój, także początkowo byłam ja, ale później myślę, że Gośka dała radę. Byłyście sobie równe. Tak, to były bardzo fajne czasy, naprawdę. Dużo, dużo czasu spędzałyśmy razem i w ogóle z moim rokiem i to byli wspaniali ludzie, to był dobry czas. Potem po studiach szukałaś długo siebie w różnych miejscach. Widziałem cię na przykład w kabarecie Olgi Lipińskiej. Tak, bardzo dużo się tam nauczyłam. Pani A czego Olgi. Się nauczyłaś u Olgi Lipińskiej? Trochę pokory, trochę tego, żeby się nie przejmować, jak pani Olga krzyczy. No bo to chyba wszyscy wiemy, że pani Olga krzyczy. Często ona jest taka wybuchowa, tak. Impulsywna, czyli nigdy nie wiadomo, kiedy krzyknie. Jak czasami krzyknęła, to wszyscy myśleli, że to do nich, łącznie ze Stasiem, który przysnął przy maszynie do dymu i natychmiast puszczał dym, jeżeli słyszał krzyk. Bardzo cenię to, jaka jest profesjonalna, jak robiliśmy, że ona na przykład ma montaż w głowie, jak ona zapełnia kadr, jak dokładnie wie, czego chce. Nauczyłam się też takiej pracy w grupie. Mhm. Dlatego, że tam czasami było tak, że trzeba było się orientować, naprawdę mieć głowę, oczy dookoła głowy, że tu nagle jest za pusto, zaraz pani Olga przerwie, trzeba tutaj szybko ratować sytuację. Szybka praca taka. Chociaż jeżeli chodzi o aktorstwo, to ja nie jestem najlepsza w takich formach i pamiętam, jak pani Olga czasami krzyczała, Agata, jesteś za dobrą aktorką, żeby tak źle grać. Ale jest to dla mnie bardzo miłe, kiedy teraz pani Olga pojawia się na premierach, na przykład w teatrze i wiem, że mi kibicuje. To bardzo miłe, ale spędziłam tam dużo czasu w kabarecie Olgi Lipińskiej. A kiedy, przy której roli filmowej pewnie, poczułaś taką pełnię satysfakcji i coś takiego, że to ciebie dotknęło poważnie, na dłużej? Satysfakcję taką pełną, nie wiem, czy to jest dobre słowo, bo myślę, że gdybym obejrzała jakiś tam film ze sobą, to zawsze bym coś zmieniła, coś bym poprawiła, ale tak, żeby mnie dotknęło, to oczywiście była róża, ale róży oglądać nie mogę. To znaczy właśnie po tym wiem, że ona mnie najbardziej dotyka, bo kiedy, nie wiem, są jakieś programy, ktoś puszcza kawałki róży, ja się bardzo denerwuję cały czas. Od razu mi się szkli oko, jestem taka poddenerwowana i ona cały czas na mnie działa, jakoś inaczej ją traktuję, wyjątkowo tę rolę. Oczywiście szanuję swoją pracę i o każdej roli mogłabym powiedzieć, tu zrobiłam to, a tutaj coś dla siebie, w tym sensie w takim rozwoju. Natomiast róża była takim rzuceniem się na niezwykle głęboką wodę i taka jazda bez trzymanki, bo ona emocjonalnie była z jednej strony bardzo trudna, a z drugiej strony prosta, dlatego że dokładnie wiedziałam, wyobraziłam sobie tę postać, więc to granie było cały czas na poziomie pewnego wzruszenia, takiego dobrego zrozumienia postaci, więc ją traktuję wyjątkowo. Wiesz, i świat cię potraktował wyjątkowo po tej roli, bo właściwie po róży wszyscy zrozumieli, że ty już jesteś na tym najwyższym diapazonie aktorskim
i zaczęli cię traktować jak aktorkę od wielkich ról. Od takich smutnych ról, tak. Ida też potem przyszła trochę w wyniku Róży. Myślę, że tak, mimo tego, że Paweł Pawlikowski nie jest fanem chyba tego filmu. Zresztą to śmieszne, bo wtedy, kiedy Róża była na festiwalu w Gdyni, Paweł Pawlikowski był przewodniczącym jury. Mhm. On porusza się w zupełnie innej estetyce niż Wojtek Smarzowski, więc nie sądzę, żeby Róża była jego ulubionym filmem, ale rzeczywiście tam mnie wtedy dostrzegł, chociaż to był chyba, również była Sala Samobójców chyba w tym samym roku w Gdyni, tak. Więc to były dwa takie filmy i też dobrze się złożyło, bo wtedy to były dwie różne role. Dobrze, że nie wiedziałam, jak Wojtek Smarzowski pracuje, bo jakoś potraktowałam ten casting tak. Byłam rozegrana, wracałam z planu Sali Samobójców i tak mówię, on jakoś tak nie słucha kobiet, coś widzę, że nie wiem. No, ale tych castingów miałam kilka i gdybym wiedziała, jak Wojtek pracuje, to pewnie za bardzo bym się starała. Bo życzę każdemu aktorowi, żeby spotkał się z nim, zresztą nie tylko z nim, bo miałam spotkania z wieloma świetnymi reżyserami, ale Wojtek mnie tak dobrze w tej Róży poukładał. To znaczy ta Róża też mi dała start do innych rzeczy, do takich aktorskich, że ona mnie bardzo rozwinęła. A myślałaś kiedyś, co by z tobą było, gdybyś nie została aktorką? Gdyby ci nie wpadł ten pomysł do głowy? Byłabym nauczycielką niemieckiego pewnie, bo byłam w takiej klasie matematyczno-fizycznej z poszerzonym językiem niemieckim. Miałam wspaniałą nauczycielkę od niemieckiego, Niemkę. Zresztą dzięki niej większość moich kolegów naprawdę miała zapewnioną przyszłość, bo poszli na medycynę w Berlinie, później wrócili do Polski, kolejne robili fakultety, są bardzo dobrze wykształceni. A teraz, tak jak sobie myślę, to ja bym chciała być lekarzem. To jest jakaś moja wielka pasja. Mam takiego przyjaciela ze Szczecina, lekarza. Obgaduję z nim wszystkie możliwe choroby. I on czasami jak dzwonię, żeby o coś zapytać, to mówię, ty od tego nie wiesz? Indeks dwuja. Bo jestem tym zafascynowana. Jestem zafascynowana tym zawodem. Jestem zafascynowana tym, że to jest rodzaj, to jest coś bliskiego w ogóle aktorstwu, bo oni też się zajmują ludźmi. Jeszcze jeżeli się spotka lekarza z powołaniem, który z empatią. Z empatią, który holistycznie pojmuje tego człowieka, no to jest jakiś nieprawdopodobny zawód, to jest poważny zawód i to jest wspaniały zawód. Nie wiem, no, może się wtedy nie miałabym siły, żeby się tyle uczyć, bo to strasznie ciężkie studia i właściwie zawód, który wymaga ciągłego kształcenia, ale budzi mój wielki, ogromny podziw. Ale czy bym się nadawał? Nie, ja myślę, że byłabym bardzo dobrym lekarzem. A twoja córka? Moja córka? Właśnie. Kim zamierza być? No to się okaże. Na razie jest na weterynarii. O, no to blisko lekarza. Tak, no właśnie. Więc to się okaże. No, czy to się uda i jak to będzie. Rzeczywiście nie ma pasji aktorskiej. I chyba dobrze. To nie jest, ale robi te piękne zdjęcia. Więc ta fotografia jest gdzieś bliska po moim mężu. I widać, bo mąż jest operatorem. Mąż jest operatorem. I widać po jej zdjęciach, że to, że od zawsze rozmawiali, kiedy on do niej mówił, Marianko, kiedy fotografujesz, co chcesz na tym zdjęciu, co chciałaś pokazać. I teraz z wielką przyjemnością patrzę na jej zdjęcia, robi przepiękne zdjęcia. A mąż, czy jeśli idziesz grać jakąś rolę, to wcześniej patrzy na ciebie i mówi, wiesz co, ale staraj się nie wyglądać zbyt surowo na przykład, bo ty wiesz, jak potrafisz, jaka potrafisz być. Nie, nie, mój mąż ma kompletny luz z tym i śmieje się, że czasami jak mamy taki mały domek na wsi i tam miejscowi ludzie mówią, mąż tej aktorki, mimo tego, że mąż tej aktorki. Nie, on ma kompletny luz i czasami się tylko śmiejemy, że na przykład on tak na mnie patrzy i tak lampy przestawia. A jednak. Ale to dla żartu robił i nagle mówi, niestety zostają nam tylko świeczki. Nie, pracujemy razem w rodzince i to też jest fajne, że tam razem pracujemy. To nie jest tak, że ja mam premierę i nagle wszyscy na palcach chodzą. Nie, nie, mam normalny dom. Ale on ma podobno też łódkę. Zabiera cię na łódkę? Zabiera mnie na łódkę. Rzeczywiście łódką czasami pływamy, ale też ma wielką pasję. Mój mąż jest taką nadzieją też dla mnie, bo przed 50, krótko przed, on jako operator okazało się, że potrafi rzeźbić. I teraz pięknie rzeźbi, przestudiował całe średniowiecze, listonosz nawet dzisiaj rano
znowu przyszedł z taką paką książek. Biedny ten listoner, mówi dzień dobry do pana Marcina, no bo się strasznie musi nadźwigać. Natomiast okazuje się, że to jest wspaniałe, że można odkryć swoją wielką pasję i talent, nie mając lat 20, tylko mając lat 40, na przykład 8. Pięknie rzeźbi. A gdybyś miała tak zastanowić się nad sobą, to co jest dla ciebie najważniejsze? Całe życie moje, tak myślę, że to się składa i z mojej rodziny, i z mojej pracy. I to stanowi jakąś pełnię. Mam ten luksus i wielkie szczęście, że wykonuję zawód, który jest moją pasją, który mnie interesuje. Największy strach i lęk i obawa jest to, że może mi się znudzić. Tego się boję, bo nie umiem nic innego. Nie mam jakiejś takiej drugiej pasji, no chyba, że się pojawi, co mogłabym, no nie wiem, nagle powiedzieć, o super, świetnie, jakoś to mi wychodzi i to mogę robić. Ale bez mojej rodziny rodzaj napięcia, jakie ta moja praca powoduje, myślę, żebym nie wytrwała. To znaczy oni dają mi taki balans i dają mi podstawę i pion. I to jest wspaniałe, że też nikt się za bardzo tym nie jara, przepraszam za brzydkie słowo, że nagle coś się udało, coś się wydarzyło, tylko żyjemy normalnie. Robię obiady, czasami nie robię, sprzątam, rozmawiamy o różnych rzeczach i to wszystko się tak plecie, to jest pełnia moja. Ale gdybyś mnie postawił przed takim wyborem, że rodzina czy praca, to jest rodzina. To znaczy dla mnie to jest cała stabilność i to, jakim jestem człowiekiem, to są oni. Ostatnio zaczęłam coś trenować, tak żeby się poruszać i okazało się, że mam strasznie wysoki puls, ten spoczynkowy, że mam koło setki, czyli że serce mi po prostu strasznie szybko bije. I poszłam do lekarza i pani profesor mówi, ja myślę jednak, że to jest pokłosie pani zawodu. No i gdybym nie miała rodziny, to pewnie serce by mi biło 150 przy spoczynkowym, a tak oni mnie jakoś tonują. Nie dałabym rady bez nich. To już nie będę więcej pytał, po prostu niech tak zostanie, jak jest. Oby. Dziękuję. Dziękuję bardzo.